Ponad 100 osób z całej Polski przyjechało w miniony weekend do Cieszyna, by wziąć udział w dwudziestych wyjazdowych i drugich na Śląsku Cieszyńskim jesiennych manewrach szwejkowskich. To są osoby związane ze stowarzyszeniem. Mamy ludzi z Kielc, mamy ludzi z Krakowa, mamy y, oczywiście Przemyśl, mamy naszych przyjaciół z Galup. Gdańsk piła, i tutaj też od razu Zbyszek udzieli parę słów, bo Zbyszek jest prezesem stowarzyszenia, więc on na pewno uzupełni to, co ja chcę powiedzieć, mało tego od poprzednich manewrów. Mocno nawiązaliśmy kontakty z Blaskiem Kułkowym Cieszyńskim, którzy dzisiaj też strzelą z armaty, i tutaj, i, i w Biowarze. Cieszyńskie manewry szwejkowskie to trzy dni wypełnione spotkaniami, wykładami i zwiedzaniem cieszyna oraz okolic. Po oddaniu hołdu Pawłowi Hulka Laskowskiemu na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie, który przetłumaczył przygody dobrego wojaka szwejka, część uczestników została z przewodnikiem w Cieszynie, a pozostali udali się do Kończyckiego Pałacu, by poznać historię tego miejsca i spotkać się z lokalnymi winiarzami. Ważniejszymi elementami tych manewrów to było dzisiejsze spotkanie na cmentarzu ewangelickim, i powiem, że wczoraj pojechałem zobaczyć, jak wygląda grup mogiła chórki Laskowskiego, byłem przerażony, bo wszystko było zamalowane złotą farbą. Dzisiaj przyjeżdżamy, okazało się, że cieszy, no nie wiem, czekam na panią burmistrz, że odnowili ten ten pomnik. Po prostu jestem przedumny z Cieszyna, że tak się stało. I najważniejszym punktem programu to będzie spotkanie o 17 pod teatrem imienia Adama Mickiewicza. No niestety mam nadzieję, że w przyszłym roku jeżeli będzie zapotrzebowanie i będzie ochota, żeby jesienne wyjazdowe manewry zrobić w Cieszynie, to wtedy spotkamy się już na rynku. Odnowionym, zrewitalizowanym. No w tej chwili robimy to pod teatrem. I tam y, będzie odprawa regimentów, będą awanse, no będzie będzie taka fajna uroczystość, a później na zaproszenie Adama Ledy udajemy się na biesiadę szwejkowską do... Celem szwejkowskich manewrów jest propagowanie Śląska Cieszyńskiego, jego kultury, historii i tradycji, a także zacieśnianie przyjaźni między szwejkologami. Każdy, kto przyjeżdża na manewry, czy jesienne, czy letnie, bo mamy też, są to 20 jesienne, a mieliśmy w tym roku w lipcu 25 zwykłe u nas twierdzy przemyśl. I każdy, kto pierwszy raz przyjeżdża, dostaje tytuł wicepierdoły. Tak na zachętę, że tak powiem. I dzisiaj te tytuły będą wręczane. Oczywiście inne certyfikaty również dla naszych przyjaciół mamy przygotowane, mamy świeże batony, które okolicznościowe i tak dalej, więc to wszystko dzisiaj spokojnie sobie tam powręczamy. Chodzi o integrację, o to, że jest tutaj, nie wiem, dziesięciu Czechów przyjechało z Pragi, Kralu, piętnastu, proszę bardzo, piętnastu z kilku miejscowości mają tu bliżej niż do Przemyśla, chociaż do nas też przyjeżdżają. Okolicznościowa koszulka, udało się. Pokazujemy okolicznościową koszulkę? Z noszakiem. Ocy, kryptonim noszak był oczywisty, bo to i nazwa piwa, i także W pierwszy Noszak, to, to wiadomo, jaka to postać Cieszyńska. A związanie Przemyśla z Cieszyniem są prześmieszne, naprawdę. Na przykład nie, pierwsza monografia Przemysła wydana tu w Cieszynie i tak dalej, i tak dalej. Dowódca X Korpusu twierdzi Przemysł. Artur Pino jest grup i będzie restaurowany, pewnie będziemy przyjedziemy na no, jak będzie powiedzmy tam już grób elegancko zrobiony. Także spotykamy się regularnie co roku, a generalnie też jeździmy. I do czego? No teraz mniej na wschód, bo wiadomo, ale przyjaciele nasi przyjeżdżają, bo chcą po prostu z nami być. Cały czas bawimy się w Cekarmie, bo i Cieszyń, i, i Przemyśl, i cała Galicja, więc to się już łączy i z kuchnią galicyjską, ze wszystkim. To, to tak pięknie jest powiązane, że, że po prostu mamy fajne historie i bawimy się zawsze fajnie, bo najlepiej jest bawić się wesoło. Tak? No i to, co powiedziałem, no to też jest właśnie historia, i co, y, co mówiłem, y, w zeszłym roku byliśmy pod krzyżem Halera, teraz będziemy w kaplicy, gdzie y, ciało generała, majora czekało na, okay. na brata, nie? Także to, to też jest historia, i do y, no tego, że, no jest Stella, jak to po naszemu się mówi, chociaż nie mieszkam tutaj. To jednak, przybliżanie historii Śląska cieszyńskiego, która jest trudną historią, jest jakąś taką moją pasją. I chcę to robić. I, i, i bardzo się cieszę, że mimo to, że jest to dla mnie wielkie wyzwanie i cały czas jestem zastępowany, ale nie odmówiłem, jak zostałem poproszony, żeby te manewry tu zorganizować. No ja myślę, pierwsza edycja udana, druga też równie udana się zapowiada, to myślę, że za rok znowu się tutaj spotkamy na tych manewrach jesiennych, tak? Tak będzie, tak będzie na pewno, bo mamy jeszcze wiele rzeczy do zobaczenia i dziękujemy koledze, że nas zaprasza, a my chętnie przyjedziemy, oczywiście. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego oxpl Marta Szymik.